Nazywam się Andrzej Topolewicz. Stoję przed domem, w którym wychowałem się, w którym mieszkali moi rodzice. Jest to dom numer 34 na ulicy Wasilkowskiej. Dom ten na zlecenie Niemki Luzgo zbudował mój ojciec i wykonał do niego całą stolarkę. Gospodyni podarowała mieszkanie ojcu na górze, gdzie zamieszkiwał do czasu momentu, kiedy poznał się z moją mamą i pobrali się w 1934 roku. W tym roku otrzymał mieszkanie na dole i mieszkał w tym mieszkaniu z mamą do śmierci, do 1987 roku. Tu ja cały czas też wychowywałem się aż do 1965 roku. Czyli teraz te historie z Rosjanami, jak tutaj obrzucali ten dom granatami. A, o tym też, tak? I rozstrzelali tego dobrze. Który to był rok? No to w tym czasie, kiedy to był drugi Sowiet chyba. Nie, pierwszy Sowiet. Czyli za pierwszego Sowieta. Więc dokładnie ja nie potrafię powiedzieć, w którym to było roku. W każdym razie, kiedy pierwszy Sowiet, to był zaraz, 39, to oni przyszli chyba we wrześniu 39. Sztab ich mieścił się przy ulicy Trauguta, w dawnym budynku, który był, willa, w której zamieszkiwał, która... Nie potrafię powiedzieć, zamieszkiwał. To była willa dowódcy 42 Pułku Piechoty. Tam z kolei mieścił się sztab, a w domu tutaj właśnie pod numerem 34 zamieszkiwała część oficerów tych kilku. Po zamieszkaniu tutaj sprowadzili swoje żony z Rosji, przyjechały one tutaj. Mama mówiła, że nie pozwolili nawet ich zobaczyć, dopóki nie ubiorą ich przyzwoicie, więc kobiety te siedziały chyba 2 dni w domu, nie wychodząc w ogóle, a oficerowie ganiali po polskich sklepach, żeby nabyć jakieś ciuchy. Dopiero po ubraniu się przyzwoitym te kobiety wyszły na zewnątrz się pokazać tutaj. I zamieszkiwały tutaj do momentu, kiedy Niemcy w 1941 roku ruszyli na Rosję, to wtedy dosłownie dostali 3 godziny chyba, o ile pamiętam, na spakowanie się, żeby wyjechać z powrotem do Sojuza. Rozpacz była okrutna, bo okazało się, że niektóre już kupiły sobie meble i nie można było tych mebli zabrać, bo można było tylko wziąć tyle, ile się załadowało na jeden samochód ciężarowy tam normalnie. Także musieli to część tych mebli zostawić. Tu jeszcze mogę powiedzieć przykład taki dać, że mama z kolei hodowała tutaj kurki w czasie wojny, żeby po prostu były jajka i było co jeść. I jeden z żołnierzy, najprawdopodobniej muzułmanin, złapał kurę i mama widziała, jak schował ją pod kurtkę i uciekać zaczął z tą kurą. Z tego względu, że mama poskarżyła się oficerowi niezamieszkałemu razem tutaj, że ukradł kurę. No, udało się kurze uratować życie, jeszcze nie zdążyła znaleźć się w garku. I potem ten żołnierz, przechodząc tutaj ulicą, jak często chodzili tutaj ci żołnierze, do mamy mówił w ten, kurycy nie dała. Był wściekły, że po prostu nie mógł tej kury wrzucić do garka i spożyć. Ta historia, jak przyszły wystrojone na wesele? A, dobrze. Ja nie potrafię powiedzieć, jak one się nazywały. W każdym razie zdjęcie ich jest w rodzinie u córki. Trójka kobiet
Więc jedna z nich dostała zaproszenie na wesele i wyjechała, pojechała gdzieś na wieś tutaj, nie wiem, czy to byli znajomi, czy ktoś tam z oficerów może, czy brał jakiś ślub, czy coś. W każdym razie... To były te żony tych żołnierzy rosyjskich, tak? Tak, to były te żony żołnierzy rosyjskich, jedna z nich. No i z kolei one się trochę zaprzyjaźniły z mamą tutaj, bo mama i ojciec doskonale mówili po rosyjsku. I z kolei po powrocie z wesela chwaliła się mamie w ten sposób, że wszyscy na weselu patrzyli się na nią tylko, a nie na pannę młodą, mimo że ona brała w tym czasie ślub. A mama mówi, a jak byłaś ubrana? A to ja zaraz pokażę. Weszła do drugiego pokoju, przebrała się i wychodzi, a mama mówi, że nie wiedziała, co z sobą zrobić. Wychodzi ona w nocnej koszuli. Normalnie. No i mama mówi, nie bardzo chciała jej dać do zrozumienia, że popełniła gafę, ale no, mówi, no, że chyba sukienka była najładniejsza na weselu, dlatego na nią się patrzyli. A była to po prostu koszula nocna. Teraz ta historia człowieka, który grał w karty z Rosjanami, z tymi żołnierzami. No dobrze, dobrze. Na górze z kolei w tego domu mieszkanie wynajmował wtedy człowiek o nazwisku Piotrowski. I tenże człowiek tutaj z żołnierzami rosyjskimi jak gdyby się trochę zaprzyjaźnił, no po prostu czasami wypijali sobie trochę jakie tego, no przy czym Rosjanie trochę nie pili, pili trochę więcej. I namówili go na grę w karty, grali w karty i dało się temu Rosjaninowi wygrać pieniądze od tych, nie Rosjaninowi, a Piotrowskiemu wygrać pieniądze od Rosjan. Wziął te pieniądze, pijany przyszedł do domu, tutaj wszedł i zamknął za sobą drzwi. Drzwi w tym czasie były przygotowane tak, że można było na taką sztabę zamykać metalową, że po prostu, żeby się dostać do mieszkania, no to trzeba byłoby chyba te drzwi całe rozwalić. Więc wszedł i żona go nie wpuściła na górze do mieszkania, usiadł na schodach i siedział. W tym czasie Rosjanom doszedł pomysł do głowy, że trzeba te pieniądze odzyskać od niego. Przyszli i zaczęli walić pięściami drzwi, żeby on otworzył. To on nie otworzył i zaczął jeszcze na dodatek śpiewać jakieś piosenki, które nie bardzo odpowiadały tym Rosjanom. I oni wtedy zaczęli mówić, że strzelać będą. Zaczęli, nie tylko mówili, ale zaczęli rzeczywiście strzelać. Strzelali na oślep, przestrzelili tu drzwi wejściowe, przestrzelili drzwi do naszego mieszkania, strzelali po ścianach, to mama z ojcem na podłogę położyli się, przykryli się pierzyną i mnie pod spodem trzymali. Postrzelali to wszystko, patrzą, że nie mogą się dostać, bo drzwi są dość solidne. Więc zaczęli krzyczeć granaty, brasać budziem, ale okna na noc były zamykane takimi okienicami, które otworzyć można było tylko od środka. I okazało się, że nie było dostatecznej szczeliny, żeby można było te granaty wcisnąć pod te okienice. I nie udało im się tych granatów wcisnąć. To ocaliło życie z kolei mojej rodzinie, bo mieszkali na parterze. Po dłuższej jakiejś tam walce z tymi drzwiami udało im się te drzwi jednak sforsować i zobaczyli wtedy, że ten Piotrowski siedział wyżej na schodach i oni strzelali na wysokości człowieka, nic jemu nie wyrządzając żadnej szkody. Wzięli go ze sobą, wyprowadzili na ulicę Wasilkowską, tutaj za skrzyżowaniem z tą szosą północną obwodową i na posesji, na której stoi tam krzyż taki kamienny, to trochę w głębi po prostu tego człowieka zastrzelili. W ten sposób zginął ten człowiek.